Tymczasem Dawid Kubacki czwarty w kwalifikacjach do konkursu lotów w Bad Mitterndorf. Najlepszy był dziś Austriak Stefan Kraft. Rekordzista świata w długości lotu potwierdził, że na dużych obiektach czuje się rewelacyjnie. 233 metry tuż za nim Andreas Wellinger i Halvor Egner Granerud. Czwarty Kubacki lądował 5 metrów bliżej od Krafta. W dziesiątce zmieścił się także uważany za najlepszego lotnika w naszej kadrze Piotr Żyła. Awans wywalczyli też Kamil Stoch i Aleksander Zniszczą. Na pechowym 41. miejscu kwalifikacje zakończył Jakub Wolny. Austriak Stefan Kraft, najlepszy w kwalifikacjach do jutrzejszego konkursu lotów narciarskich w Bad Mitterndorf. Najlepszy z Polaków, Dawid Kubacki, zajął czwarte miejsce. Kraft poszybował 233 metry, uzyskując najlepszą odległość kwalifikacji. Za plecami Austriaka uplasowali się Niemiec Andreas Wellinger i Norweg Halvor Egner Granerud. Kubacki skoczył 228 metrów. Prawo startu w sobotnich zawodach uzyskali też trzej inni biało-czerwoni. Piotr Żyła był 8, Kamil Stoch 14, a Aleksander Zniszczą 27. W gronie 40 najlepszych zawodników kwalifikacji nie znalazł się Jakub Wolny. Naszemu skoczkowi zabrakło metra. Teraz skoki, w zasadzie loty, to jeden z tych momentów sezonu, które skoczkowie naprawdę lubią najbardziej. W austriackim Bad Mitterndorf rozpoczął się pierwszy tej zimy weekend. Piękne i dalekie loty najlepszych, ale i walka z pokonaniem bóli w wykonaniu pozostałych. Tak można podsumować pierwszy dzień rywalizacji na Kulm. 60 metrów różnicy pomiędzy pierwszym a 30 zawodnikiem. Problemy z okiełznaniem skoczni miał choćby Piotr Żyła. No nie, no cieszyłem się, że przeniosłem tą bólę, bo jak leciałem i widzę, że ta bóla się zbliża, to myślę, o jest, że już się nie łapnę, nie? No a później, że tam siłą woli się, nie wiem, pota postawił i jeszcze poleciało coś i tam. No nie takie coś tam, bo skończyło się na 223 metrach i wysokim 8. miejscu. Nie bez powodu Żyła uchodzi za jednego z najlepszych lotników. Taki jak Stefan Kraft, rekordzista świata w długości lotu i zwycięzca kwalifikacji. Skoczył 233 metry. Tuż za nim Andreas Wellinger i Halvor Egner Granerud, który w ten weekend będzie próbował zabrać żółtą koszulkę lidera Dawidowi Kubackiemu. Polak był dziś czwarty, lądował na 228 metrze. Piotrek i Dawid pokazali, że dobrze wiedzą, jak tu skakać. Oczywiście są jeszcze jakieś rzeczy do poprawy, więc tym bardziej mogę być z tych skoków zadowolony. Słabiej na Kulm radził sobie z kolei Kamil Stoch. 205 metrów i 14 miejsce. Awans wywalczył także Aleksander Zniszczą. Czuję się fajnie, bo mogę jasno powiedzieć, że ze skoku na skok dalej nabieram pewności siebie i to mnie buduje po prostu. Pechowo, bo na 41. miejscu kwalifikacje zakończył Jakub Wolny, co nie dało awansu do jutrzejszego konkursu.